Witajcie na kanale Craft O'Clock. Dziś chciałabym Wam pokazać inspirację, którą stworzyłam. Jest to notes wykonany z użyciem bindownicy. Kolekcją papierów, jaką do niego użyłam, jest Age of Mysteries, czyli Era Tajemnic. Notes, tak jak widzicie, ma postarzony wkład. Wewnątrz jest około 80 kartek, takich wyciętych z papieru ksero. Dodatkowo są kraftowe przekładki, na których znajdują się elementy z junk journala w postaci licznych kieszonek i innych dodatków. Tak jak widzicie, ten wkład jest postarzony po bokach, ten papier dookoła tak jakby. Dodatkowo odbiłam przez maskę takie trybiki tuszem brązowym. W tym wkładzie znajdują się również takie małe kopertki, które były w zestawie, lub naklejone takie kieszonki właśnie z takimi miejscami, że możemy kilka jakichś papierów, biletów i tak dalej wsunąć tak jakby w jedną kieszonkę, ale w osobnych miejscach. Tutaj widzicie, są takie bardzo fajne skrzypce. Super, taka właśnie pojemna kieszeń jest idealna na różnego typu dokumenty lub papiery, które gdzieś nam się, że tak powiem, mogą zgubić. Również, o, widzicie, taka mała kopertka. Ona również znajduje się w bloczku junk journalowym. Dodatkowo moje przekładki ozdobiłam odbitkami stempli. Odbitki są w kolorze brązowym, tak żeby wszystko było takie spójne. Są to jakieś teksty, są zegary i takie właśnie klawiatury jakby od starej maszyny do pisania. Ale bardzo, bardzo fajnie one pasowały do tego notesu. Dodatkowo z boku notesu umieściłam na sprężynie takiego malutkiego taga ozdobnego. Bardzo fajnie to wygląda i nadaje jakiejś tej całości takiego fajnego wyrazu. Okładki są oklejone kraftowym papierem, tak żeby wszystko razem fajnie pasowało. Tak jak widzicie, to jest format A5, więc taki typowo zeszytowy. Okładkę ozdobiłam elementami z dodatków. Myślę, że całkiem fajnie wyszło. Materiały, z których korzystałam, to przede wszystkim bloczek 30x30 Era Tajemnic. Są tu bardzo fajne i ciekawe arkusze, ale to już zobaczycie troszkę później. Dodatkowo jest ten bloczek z elementami junk journalowymi, czyli tymi właśnie, które używałam przy przekładkach w tym notesie. Elementy do wycinania, to jest również cały bloczek, jest bardzo dużo różnych elementów do wyboru, a także użyłam takiej etykiety okrągłej, która też bardzo fajnie pasowała. I to, co tutaj mam przygotowane, to sprężyny, tekturki takie brmatowe w formacie A5 z przekładkami, do tego właśnie ten wkład, który stworzyłam. Przede wszystkim potrzebnym narzędziem do tego, które ja wykorzystywałam, to była bindownica, natomiast taki album, notes możemy stworzyć również z użyciem po prostu zwykłego dziurkacza, natomiast no, wtedy troszeczkę więcej pracy potrzebujemy. Mam nadzieję, że moja praca Wam się podoba i zapraszam do oglądania. Thank you.